Nazywam się Hubert Sosnowski i będę rozmawiał o Artiście. Imprezie przygotowywanej przez Bartoczki Klub Larpowy Żywia. I tak, rozwiewając wszelkie wątpliwości, to miasto istnieje. Żywia? Nie, to jest to. Przepraszam, czy zapytałeś, czy ktoś na przykład może nie mówi po polsku? Może ja? Ale to jest jako ich zapowiadaczą, że będzie po polsku. Powiedzieliśmy. Tak jest też w programie. Praktycznie. Umknęło mi to. Okej, dobrze. Słuchaj. No więc rozwijając powieść. Artist, jak wiele ciekawych inicjatyw, powstał z przypadkiem. Czym ten przypadek jest? To jest... tak jakby mamy takie ogólne, formalne cele tego festiwalu. Chcieliśmy po prostu zaznaczyć obecność LARP-ów na mapie Podlasia, pokazać, że coś takiego jest, istnieje, to jest fajne, w to się dobrze bawić i że to rozwija. Zdążyły nas zauważyć media i myślę, że w jakimś tam stopniu zaczęliśmy ten cel osiągać. Aczkolwiek droga miała kilka zakrętów. Dotąd odbył się jeden artyst, a właściwie dwa artysty. Pierwszy, który nim formalnie nie był, ale jakby zrodziła się idea, i drugi, który już z nazwy był Artist LARP Festival. Pierwszy odbył się w roku 2013 na zamku w Tykocinie i to był pierwszy dzień. Drugiego dnia rozgrywaliśmy sobie nieformalnie w gronie znajomych LARPy i odbyliśmy małe warsztaty z Krzysztofem Szamanem Chmielewskim, który poprowadził nam też kilka właśnie gier. Druga edycja już miała bardziej formalny kształt, odbyła się pół roku temu. I tutaj gra już była trochę większa główna, również na zamku w Tykocinie, o którym zaraz powiem. Drugiego dnia też mieliśmy tylko część warsztatowo-grową na mniejsze gry, czambery oraz planszówki i inne tego typu atrakcje. Zamek w Tykocinie wygląda tak. To jest budowla renesansowa, tylko odnawiana, bo uległa rozmontowaniu. Bodaj, że Jan Kamenicki potrzebował sobie budulca, ładnej czerwonej cegły. I jakby na tych fundamentach, które tu widzicie, odbudowano całokształt. Ten zamek miał swoje znaczenie historyczne. W nim na przykład rezydował swego czasu król Zygmunt August i tam zresztą został pochowany przez bodajże rok, była to jego nekropolia. No, odbudowany został stosunkowo niedawno, jest własnością prywatną. I tyle można o nim powiedzieć. Jest bardzo ładny, ma świetną przestrzeń i fajnie się nią gra. Tak wygląda. To właśnie teraz poświęćmy chwilę pierwszemu nieartystowi, na którym odbył się LARP Liga Niezwykłych Dam i Dżentelmenów. To był LARP na 20 osób, na kilkanaście osób. Autorami byli właśnie Mateusz Gierski, Dariusz Domagalski i Agata Godąc. I on powstał w taki zabawny sposób, bo Żywia dopiero raczkowała, znaczy działała przez rok, mniej więcej rok. I pamiętam takie słoneczne popołudnie, podczas którego trójki autorów sobie siedziała przy kawie, Agata Godun i Dariusz Domagalski, i przed nimi rósł taki mroczny, brodaty cień z dredami. I ten mroczny, brodaty cień z dredami, który też bardzo lubi... To streszczając się, zaproponowano LARPa i na wariackich papierach szybko go zrobiono. Okazało się, że wypalił, spodobał się. To był klimat steampunkowy. Wzorowany oczywiście na powieści graficznej Mura, czyli spotykały się popkulturowe i historyczne postacie. Edison, Van Helsing, Dracula, Elżbieta Batory, Rasputin. Dalej. Tutaj kilka zdjęć mamy z postaciami, tutaj na przykład na tym wyżej między innymi jest po prawej Tesla, a po lewej Edison, ten z tym śmiesznym pistoletem. A tu już mamy Angelę Dei z roku 2014, gra trochę większa, trochę ambitniejsza. Było więcej gwiazd na meczu wyjazdowym z Dublina, z Gdańska. On z kolei nawiązywał do Armii Boga. Takie klimaty aniołów i demonów. Tutaj fabuło było, że na zamku zebrali się, by ocalić świat. Generalnie nasze LARPy, jak widać, są popkulturowe i z tego czerpią, jakby to chcą rozpowszechniać, tylko na trochę wyższym poziomie popkultury i przy okazji dać trochę do myślenia, jeśli się uda. Tutaj mamy kilka widoczków. Trochę więcej.
więcej widoczków. Tutaj jest między innymi jeden z lochów, w którym się rozgrywa część akcji. Tutaj kawałek dziedzińca. Jeszcze więcej widoczków. Mroczne korytarze. Trochę twórców. Dobrze, a teraz jakby gość programu, czyli Artist Art Festival 2.0, Anno Domini 2015. Tutaj zamieniliśmy kolejne dni. Na początku będą takie rozgrzewkowe, mniejsze chambery, planszówki i warsztaty, gry fabularne i co tylko fabryka dała. Natomiast drugiego dnia odbędzie się gra przygotowywana w składzie tutaj widocznym. Tutaj część współtwórców jest na sali, jakbyście mieli tak pytania, to nie tylko do mnie. Ta gra będzie korzystać z uniwersum Monastyru i będzie się nazywać Cień na Arenie. Będzie opowiadać o przeniesionych w ten mroczny, monastyrowy XVII wiek igrzyskach, które zorganizowano już po raz któryś, żeby uczcić zwycięstwo w pewnej bitwie, w pewnym oblężeniu. Wokół tego oczywiście narasta sieć politycznych intryg, romansów, zdrad i wszystkiego, co tylko dworskie dobrodziejstwo może przynieść. Stawiamy na raczej gęstą narrację, dobrą zabawę i chcemy też graczom postawić parę pytań wygodnych lub nie, no bo to jest nasza definicja soczystej rozrywki, tak? Bawiąc uczy, czasem coś tam daje między wierszami do myślenia. Tym razem stawiamy na trochę większy rozmach, na grę na około 50-60 osób i raczej się w tym roku zmieszczą spokojnie. Gra będzie dosyć długa, no 5-6 godzin z obiadem wliczonym w czas grania, nie? Jako oficjalna uczta. Jeśli są jakieś pytania, to jest najlepszy moment. Okay. Dobrze, to tak trochę ogólnych założeń o samej grze. Generalnie postanowiliśmy stworzyć dosyć liniowy scenariusz, ale pozwalający na dużo improwizacji graczom, na rozgrywanie spektakularnych scen. Cała liniowość po prostu zasada się na porządku igrzysk, tak? Ale mamy dużo różnych rozwidleń tej fabuły i to się może zadziać bardzo różnie, po prostu w pewnym porządku. Stawiam, jak już mówiliśmy, na narratywizm, a więc tworzymy dosyć złożone osobowości dla graczy. I to jest ciekawostka, bo monastyr zakłada trochę inne rozwarstwienie społeczne, które my i tak zmodyfikowaliśmy, ale najfajniejszą rzeczą jest tutaj jest w zasadzie równouprawnienie. I obok pana inkwizytora może być równa w prawie pani inkwizytor, która pali równie dobre stosy i ci heretycy skwierczą równie dobrze. Tutaj, tylko że my jeszcze wprowadzamy tutaj wątek niewolnictwa, który też coś będzie znaczył i będzie do czegoś służył w trakcie gry, bo bardzo ważnymi postaciami w tej grze będą gladiatorzy. I oni z jednej strony są oczywiście pozbawieni wolności, a z drugiej strony są jak tacy celebryci, czyli są uwielbiani, ubóstwiani, są bożyszczami, tylko po prostu mają ograniczony zakres ruchu w społeczeństwie. Co jeszcze? Dobrze. To jakie jeszcze będą postacie? Dziękuję. Postacie będą różnorodne. No, przewidujemy najemników, szlachtę, jakąś jeszcze wyższą szlachtę, służbę. Oczywiście wspomnianych gladiatorów, paru strażników numer 17. Tylko, że staramy się, żeby każdy gracz, każda postać miała poczucie sprawstwa. I żeby każda osoba, niezależnie od statusu społecznego, miała coś ważnego do roboty, coś ciekawego do roboty i żeby to coś tej postaci dawało, żeby, no tak jak już mówiłem, gęsty klimat, dobra zabawa i żeby to jeszcze jakoś poruszało. No i w takim kontekście nie można ignorować żadnego nawet strażnika numer 17 przysłowiowego. Będzie dużo intryg, będą różne możliwości zakończenia tego LARPa. I generalnie to będzie też LARP dla tych, którzy lubią się dobrze przebrać. Jak zobaczyłem zwiastun
muszkieterów tego nowego serialu, który nie ma nic wspólnego z historią, ale wygląda obłędnie, stwierdziłem, tak, to jest ten kierunek, w którym idziemy. A w ogóle mamy człowieka, który będzie czuwał nad warstwą plastyczną tego ARPA, to jest w ogóle grafik. Wspomniany tutaj na poprzednim slajdzie Mateusz Bielski, nasz pan konsultant, w ogóle monastyrowy fanatyk i on będzie tworzył sugestie, żeby te stroje były jednocześnie, znaczy pozostawimy oczywiście graczom wolność wyboru, ale jakąś taką spójność zaproponujemy. Chcemy, żeby to się dobrze oglądało. I oczywiście, a jeszcze jedna ważna sprawa, gladiatorzy. Gladiatorzy będą postaciami, które będą wyzwaniem, bo nie tylko do odgrywania, ale też jako od strony fizycznej, tak? Bo mają być nie tylko fajnie grać między sobą, na siebie osobowościami, ale też mają dać widowisko, tak? To ma być ten wysiłek fizyczny, ten pot, tak, krew i te łzy. To jest właściwie większość głównych założeń. O, proszę. Czy w związku z tym, że widowisko gladiatorów ma być widowiskowe i gladiatorskie, czy to będzie realna walka na otuliniaki, czy raczej zakładacie, że to będzie bardziej wyreżyserowany performance niż coś, co znamy na przykład z Flambergów i Okon? Nad systemem walki jeszcze pracujemy. Tak, to będzie broń bezpieczna, ale kupujemy tę porządną broń bezpieczną, żeby to wyglądało. Czyli to będą zwykłe walki? Tam? Czyli to będą zwykłe walki? Wypuścicie ich i będą walczyć? Rozważamy różne opcje. My myślimy i nad pacnięciami, ale z drugiej strony też rozważamy, rozważamy walkę bardziej reżyserowaną. Znaczy, między sobą gracze prawdopodobnie będą ustalać i przebieg tylko... To są różne opcje jeszcze, tak? To jest in progress, in construction. Słucham. Ja mam takie pytanie. Z racji tego, że Żywia w tym roku, jak mi wiadomo, organizuje, przynajmniej część Żywi podjęła się organizacji gry głównej podczas tegorocznego nie hardkoru, to jak wy to połączycie właśnie z organizacją festiwalu? Czy to nie jest za dużo? Tak zapytam, podłożę. Wiesz co? Na początku, jak to zobaczyłem, zwłaszcza, że tutaj ja jestem głównym projektantem i się tylko przeraziłem ogromem pracy, ale tak sobie stwierdziłem, że damy radę, bo poza mną, Mateuszem i Agatą, to są różne części tych zespołów, tak jakby, czyli jakby tylko ta część Żywi jest połączona. Czyli tak naprawdę z ludzi, którzy robią artist, w sensie fabułę gry, tylko ja jestem osobą, która pomaga przy nie kartkonie. Mateusz jest naszym konsultantem, ale raczej kart nie pisze na artiście. Po prostu nam mówi rzeczy o monastyrze. Natomiast jakby inny skład mamy oddelegowany do artistu, inne osoby poszły do nie kartkonu. A poza tym tak będę swoich ludzi trochę poganiał w domu. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Może pytam, to jest mam takie pytanie, nie odnośnie tego LARPA. Nie byłam na tej prelekcji, może to mówiłeś, ale jak się udało załatwić generalnie zamek? Tak. To jest zamek pod wrażeniem. Zamek to jest tajemnica szefa kuchni i jakby to jest cud, jaki stworzył wspomniany już Mateusz Bielski i do niego trzeba się zgłosić do odpowiedzi, a nie jestem uprawniony, żeby odpowiadać na to pytanie. Jak znam Mateusza Bielskiego od obusu, wyrywał historyczkę. Nie, po prostu wyrwał serce i zaszantażował. Tak, są różne opowieści na ten temat, po prawdę odsyłam do niego. Tak, ale to jest też opcja, żeby krążyły widowiskowe legendy. Generalnie, no... Nie jestem uprawniony, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, mogę tylko skierować do odpowiedniej osoby. Czy coś jeszcze? Będzie magia albo demony? Świat monastyru zakłada istnienie stworzonych, zwanych dewiriami i do tej grupy zalicza się wszystko, co nie jest człowiekiem. A magia będzie, ale jakby jak najprostsza mechanicznie, rytualna i to będzie działało w ten sposób, że odprawia się jakiś rytuał, on robi jakąś rzecz, ale też jakby zabiera, coś daje temu człowiekowi, który go odprawił i coś mu zabiera, coś za coś, nie? Tak jak dusza? No, można się targować. Są różne towary do sprzedania w rytuałach.
system magii wciąż powstaje, wciąż jest konsultowany, ale staramy się ciąć do maksymalnej prostoty i jakby coraz prościej. Prościej, żeby mechanika nie przesłoniła narratywizmu, jakby możliwości, jakie mają gracze w odgrywaniu. Po prostu tak, żeby to nie było ciach, pauza i wybieram z menu spela. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy nie boicie się, że nie zbierzecie tylu graczy? Ryzyko zawsze jest, ale po to walczymy o jakąś reklamę, po to wcześniej nagłaśniamy, żeby ci gracze się pojawili. Poza tym oczywiście, poza oficjalnymi wystąpieniami, są też te nieoficjalne rozmowy, kiedy się zachęca innych, namawia się. Poza tym artist już się troszeczkę w mediach pojawił, przynajmniej podlaskich, i generalnie żywia trochę graczy zgromadziła jednak w Białymstoku. Trochę ich jest, oni się pojawiają. Jest zwarta grupa, powiedzmy 20-30 osób, która gra mniej więcej regularnie, i jest też sporo osób, które podchodzą do skoku, co jakiś czas wracają, taki regularny doskok, nie? Taki paradoks. Więc trochę nas jest i na pewno napędzimy, ale liczymy też na graczy z Polski, bo gracze z Polski są fajni i chcemy ich widzieć na swoich klapach. Bardzo lubimy graczy z Polski. Czy dopuszczacie graczy ze Szkocji? Gracze ze Szkocji? Widzę. Przypadkowe państwo. Zrobimy dla ciebie wyjątek, nie? Jakby nie ma tutaj podziału, nie ma problemu. No tylko, że po prostu jest to gra projektowana raczej z myślą o polskojęzycznym graniu. Ja jestem z Polski, to w ogóle nie chodziło o mnie. Ale jak się ktoś pojawi, to myślę, że nie będzie jakiś wielki problem. Zakładam, że Polacy to inteligentni ludzie i obsługują język angielski, przynajmniej w komunikatywnym stopniu. Dobra. I myślę, że to jest...